Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. W środę 16 października minie 35 lat od wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Błogosławiony Jan Paweł II był człowiekiem niezwykłym, co udowodnił swym ziemskim życiem. W ten październikowy wieczór w 1978 roku wypełniony wiernymi plac świętego Piotra, a także cały świat czekał na te słowa. Habemus Papam! Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła! Wybór Karola Wojtyły szybko okazał się opatrznościowy. Ten święty człowiek wspierał moralność rodziny, jednoczył młodzież, uzdrawiał chorych, a swoją modlitwą i postawą przyczynił się do obalenia bloku komunistycznego. Jan Paweł II realizował to, co zapowiedział w swoim orędziu Urbi et Orbi, skierowanym zaraz po wyborze do całego Kościoła. Mówił wówczas: otwórzcie granice państw i systemów, pozwólcie mówić Chrystusowi do człowieka. Sługa Boży Jan Paweł II nazywany jest także strażnikiem miłosierdzia. Był blisko związany z ziemią krakowską, na której dzieło miłosierdzia było intensywnie prowadzone przez dwie ważne postaci. Brata Alberta Chmielowskiego i siostrę Faustynę Kowalską. Jan Paweł II jako syn polskiej ziemi kilkukrotnie pielgrzymował do swojej ojczyzny. Jego pierwsza wizyta odbyła się w 1979 roku. Przez cały swój pontyfikat odbył 9 pielgrzymek do kraju. Jan Paweł II uczył nas także, jak godnie cierpieć. Przyjął krzyże zamachu i bólu z modlitwą na ustach. Na ostatniej audiencji z powodu choroby nie był w stanie powiedzieć ani słowa do zebranych wiernych. Okazał wobec tego wielką pokorę. Stał się mistrzem i drogowskazem nie tylko dla pokolenia JP2, ale nawet dla ludzi innych wyznań. Kardynał Stefan Wyszyński, wieloletni współpracownik Karola Wojtyły, podkreślił zaraz po wyborze Polaka na stolicę Piotrową, że jest to wybór filozofa i moralisty, który umie pociągnąć za sobą tłumy. Tak też się stało. Miliony uczestniczyły w spotkaniach z nim zarówno w Watykanie, jak i podczas jego pielgrzymek. Tłumy też czuwały w godzinie jego śmierci. Sante Karole! Tłumy żegnały go podczas jego pogrzebu. Tłumy, które przybyły na pogrzeb Jana Pawła II, manifestowały swe pragnienie, aby polski papież został jak najszybciej wyniesiony na ołtarze. Jak Państwu wiadomo, to Santo Subito zostanie zrealizowane już 27 kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędzie się kanonizacja dwóch błogosławionych papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII.